Witam Was w kolejnym odcinku z Oprysku Rzepaku. Krysów tu gdzieś byka dał. 2,7. Dobra, funkcje wyższe, no to już będzie dobrze. Nie chcę pakować trójki. Nie chcę pakować trójki, za mało obroty, ale co ja tam będę? Jedziemy, zobaczymy. Myślałem, że nie zrobiłem tej ścieżki dobrze. Mówię, kurde, mówię, znowu zapomniałem, bo mi się ten łuk zbiegł. Mówię, kurde, znowu sobie to źle jakoś obliczyłem. Ale dobrze. Czyli gdzieś po drodze się machnąłem. Gdzieś po drodze się machnąłem najprawdopodobniej. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Moja słoma jest super. Myślałem, że będzie się jeździło jak po nowo położonym asfalcie, ale tak nie jest na razie. To też są po tej talerzówce gdzieś dołki po kołach. Może trzeba było zapiąć agrotoma i nim jechać. No dobra, teraz to już czasu nie cofniemy. Może delikatnie, wiecie, te pierwsze może przejazd, dlatego tak. No nie wiem. Nie wiem, ciężko mi to określić. Dobrze, że coś tam widać znaczniki. Na jednym kawałku ich nie będzie widać, dlatego że... O! Właśnie ten prezes dzwoni. Mówi, ty masz się źle, nie w tą stronę. Ja mówię, no rysują, ale słabo. No i te słabo to się zemściło. Ale mi się zapatrzył. Ja jeszcze muszę sobie przepływ oleju zwiększyć. Bo jak wam mówiłem, niby prosty kawałek, niby nie prosty kawałek. Dobra, wyjechał poza obwód do pryskania. Trochę za mało tego wodu mam. To jeszcze tego oleju. Zostałoby mu się więcej, żeby miał. Dobra. Co? Tu? Widzicie, to jest chwila, moment. Chwila, moment i już jest te. A weź tu w nocy pryskaj. A dałoby radę, tylko... Tylko, że... Tu jest dobrze. Muszę patrzeć, czy ten wajak zaskakuje, bo... Co bym mógł zrobić, żeby on rzucał tą trójkę? Sam. Nic mu się nie uda. A Krysiu pojechał szeroko z siewnikiem. Może nie z siewnikiem, może na tym łuku jeszcze. Bo jadę prostą z łuku, gdzieś tam ją wyszczeliłem. A te wyszczelone nie są idealnie, ale pal 6. To jest rzepak. Ja nie będę go zjeżdżał. O. Tu jest dziura. Tu widzę, że jest garbik. Gdzieś 15-16 cm między tym. Ciut za dużo, ale trudno. Trudno. Lepiej rozjechany niż zjechany. Takie moje zdanie. Czym ja tutaj pryszczę? Pryszczę do glebowo z olejem. Do tego poszedł olej i sobie jedziemy z metazachlorem w dawce 2 litry, około tam, zobaczymy ile wyjdzie, może z litr 90, z litr 90 i chlomazon tylko 60 gram. Nie ma warunków na doglebówkę, ale tak popatrzyłem z doświadczenia, co pryskali, ona działa, także miejmy nadzieję, że będzie wszystko grało. Bo potem, no nie wiem, raz zrobiłem rzepak nawigatorem, nie podobał mi się, jakoś tak mocno go to wstrzymało, taki był, wiecie, taki papierowy się zrobił.
No i stwierdziłem, jak on taki papierowy się robi po tym nawigatorze, lepiej może nim poprawić, ponieść tam jakiś dodatkowy koszt, ale już w okrojonej dawce, aniżeli go chyba wykorzystać w pełnej dawce, bo mówię, jakoś dziwnie to wyglądało. Może taki rok, no ale ten się nie zapowiada lepiej. No zobaczcie, co się dzieje. Wyczekałem, wczoraj wiało, mówię, może wieczorem, może coś, może tamto. No nic się nie dało. Wiatr i wiatr, wiatr i wiatr, do samej nocy wiało. O, to dzisiaj gdzieś tam sprawdzenie opryskiwacza. Musiałem na chwilę wyskoczyć do miasta. I o... Bo wychodzi poza zakres. Zapomniałem całą antenę z John Dendera przestawić. Już takie... Znowu muszę się wgrać, bo to takie pierwsze opryski. Znowu człowiek jak z tym kombajnem, no. Znowu zardzewiały i wiecie, no. Znowu zardzewiały. No zobaczymy inaczej. Nowy A zaznaczyć. Gdzieś w połowie mu rzucę nowy B. Wyżej krisu. Czy nie wyżej. Niżej, ale równiej. Ale tak, może kiedyś, a wziąłby tak na jeden rok, by obrócił te pole, wygruberowałby teraz je tak, może paku nie będzie słomy i agregatem, agrotomem moje kopczyki poprzeciągać, na pewno też by się podrównało, bo my całe życie w tą stronę tylko jeździmy, a raz w jedną ożyłem, raz w drugą. Znaczyć B. No i zobaczymy, czy tak jest źle rzeczywiście. No ale on się zazębia z tego, z tego co ja widzę, także i tu, i tu. A ja wam mówiłem, że on 25 cm. No, mówię. Zawsze jak prosto zasieję, to krzywo pryską, bo się rozglądam za tym, za tą belką, jak ona tam idzie i zero. No mówiłem, bo ja sobie wystrzeliłem prostą linię z tamtego, co miałem po klinie i dlatego chyba było źle. No bo znowu wyjdę poza zakres. O i cyk. Zarył. Tu gdzieś powinien być jakiś szajs. Jest. Jednak muszę drugi poprawić. No i tu się powinien złapać już cały. Czy się złapie? Nie wiadomo. Popiolik! O! Leży! A trzeba go wcisnąć głębiej i się nie przejmować. A to, co to leży? Nie mam pojęcia. Gdzie to się ukryło? Mówiłem wam, że części nie przykryje i miałem rację, no. Miałem rację. Może na tych kółkach trzeba było tą głębokość zwiększyć o jeden otworek, nie na dwa, tylko na 2,5. Wpadłby sobie na te 2,5-3 i byłoby dobrze. No i powinno być dobrze tutaj, jeśli chodzi o ten klin. No i tak będę jechał wszędzie. Powiem wam tak. Nie było złotego środka. Może i było, ale mnie nie było. No tak, ci co posiali, tak chodzą, tak oglądają, co? Czy on wyjdzie? I kiedy wyjdzie? Jaki wyszedł? I no i wyszedł taki, wiecie, bez życia jest, tak? Załapał tego oprysku. No bo załapał. Był deszcz, zmył go do ziemi. On sobie załapał tego oprysku. Ten jeden deszcz był bardzo mu potrzebny, jeśli chodzi o wschody, a drugi deszcz to ziemia była taka, wiecie, też jak wykonywał orkę, to taka była sucha wtedy, tak jak robiłem gruberem, to był beton, bo gruber nawet nie chciał wchodzić, no i co tam, zależy od pola, udałoby się taki pół wsadzić,
Ale tak jak mówię, no zero, no ładnie jest. Dobra, tutaj coś nagwiździłem, najwyżej go trochę popalę, dobra. Starcie z niego. No i tak to wygląda. No u mnie jest tak, trochę brył, trochę słomy, trochę tego wszystkiego. Może jak przyjdzie deszcz. Zawsze z tym poziomowaniem mam największy problem. Trafiłem. Może jak przyjdzie deszcz, to ten rzepak jest płytko. Może dzięki temu ładnie wyjdzie i będzie szedł. Ten oprysk tutaj nie będzie tak wmyty, wiecie, do tej strefy korzeniowej, gdzie on ten korzonek puszcza, bo to może nie ma nic wielkiego na żadnym radarze. Tą sobotę jakieś 2-3 litry, no aby te 2-3 litry, to on jest pod wierzchiem posiane na te 2 cm, 2,5-1,5. To on by złapał, to by wyszedł. To może będzie szedł szybciej, aniżeli te posiane przed tymi deszczami w tym betonie. Nie wiem, wszystko się okaże. To ja Was pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.